9 minut po godzinie 16, właściwie to już 10 minut po 16. I teraz, tak jak wspominałem na początku naszej audycji, witamy wspólnie Piotrek Ślusarczyk. Dobry wieczór. Witam serdecznie, Robert Ptasznik, zespołu Marvel. Ptasznik kojarzy mi się z tymi najbardziej jadowitymi pająkami, które znam, ale tutaj akurat nasz gość jest całkowicie łagodny. Przyjechałeś sam. Przyjechałem tak sam, Przemek nie mógł, musiał zostać w domu, ale może kiedy indziej. Łóżka lepiej? Może i tak. Może łóżka. Jak w domu gwiazd wyglądają przygotowania do świąt? To pytanie mnie nurtuje od samego początku. Skąd mam wiedzieć? A, to znaczy, że ty tylko jeździsz, a w domu kto się zajmuje swoimi przygotowaniami? Nie, ja tylko mówię, że nie wiem, co gwiazdy robią, bo nie czuję się gwiazdą. W każdym razie, jeżeli mnie pytasz, jak spędzam święta, to chyba tak jak wszyscy. Bardzo rodzinnie, no i dużo pracy przed świętami, jak chyba, jak wszędzie. Lubisz karpia? Lubię każdą rybkę, każdą rybkę. To znaczy, że jednak karp nie będzie królową na stole wigilijnym? No, będzie, ale mówię, że oprócz karpia również wszelkie inne ryby. Święta po to są, żeby się nimi zachwycać. Zaczniemy od końca. Mam tu notatki, które oczywiście zostały przygotowane przed wywiadem. Za tydzień nagrywacie klip do piosenki Jazda, Jazda, a inna sprawa. Nagrywacie sami. No tak, staramy się. Zajmujecie się realizacją nagrań, tak? Tak, staramy się. Zawsze interesowało nas, jak to się robi. Pokręciliśmy trochę teledysków z pomocą innych firm i tak bardzo chcieliśmy sami spróbować, no i powolutku nam się to udaje. Boję się. Będę miał okazję sprawdzić, jakim sprzętem to czynicie chyba po wywiadzie. A nawiązując do przedświątecznego klipu nagranego w Sandomierzu, coś więcej? Powiem, że Sandomierz ostatnio staje się taki bardzo modny dla zespołów do nagrywania właśnie klipów. Urok tego miasta, czy po prostu było blisko? Czy... Raz, że było blisko, dwa, szukaliśmy takiego fajnego miejsca, właśnie tak jak powiedziałeś. Już jest w tych teledyskach dużo parków, łączki, jakieś jeziorka, jakieś mostki. My chcieliśmy właśnie jakieś piękne otoczenie, architektura, wiadomo, w Sandomierzu jest fajna. No i chcieliśmy coś fajnego, jakieś fajne tło w oddali. Lubimy takie klimaty miejskie, starówki i tak postanowiliśmy zagościć w Sandomierzu. Tutaj akurat przyznam rację, to miasto naprawdę coś w sobie ma inne, tak jakoś... Są większe, są może ładniejsze, zależy kwestia gustu, ale Sandomierz to jest jednak Sandomierz. Trochę tata Mateusz pomógł chyba też w takiej promocji. Bardzo pracowity rok za wami. Przed wami kolejny. Również tak pracowity? No chyba tak, bo powiem szczerze, już mamy nawet kilka terminów zaklepanych na rok 2017-2016. Już dopinamy powolutku. Także naprawdę nie możemy narzekać na brak zajęć. Na pewno będzie dużo pracy w tym roku również. A propos pracy, poza śpiewaniem, poza koncertowaniem, poza graniem zajmujesz się na co dzień? Jestem nauczycielem muzyki w dwóch szkołach już teraz. Uczę w dwóch szkołach. Jest to Wojciechów koło Polichny i Szczecyn koło Gościradowa. Takie małe miejscowości. Pozdrawiam serdecznie uczniów i koleżanki z pracy, panie dyrektor, jedną i drugą. No, czasami się udzielam w Domu Kultury, jeszcze to w Modlitwie Bożycach staram się pomagać. Czasami jestem jurorem w konkursach, także mam co robić. Nie narzekasz na mnie, brak zajęć. Zagramy za moment, za kilka chwil właściwie piosenkę pod tytułem W końcu święta, może nie piosenkę, pastorałkę. Pastorałkę. Coś więcej na temat? Tak, wykorzystałem, że tak powiem w cudzysłowie, do zdjęć swoją rodzinę, swoje wnętrza, swojego skromnego domu, ale myślę, że o to chodziło, żeby tak najbardziej oddało charakter tych właśnie świąt. Nie bałeś się, że ta prywatność zostanie gdzieś przeniesiona na zewnątrz, że wszyscy zaczną patrzeć, myślałem, że ma inny, a nie. Nie, no chyba nic nie zmienię. Jestem jaki jestem, po prostu pokazuję to, co mogę, a rodzinę ująłem bardzo, bardzo skrupulatnie, bardzo delikatnie, także bardzo mało tam można poglądać. Może do tematu kolejnych klipów wróćmy za moment, a już teraz, właściwie za kilka chwil Marvel na naszej antenie. W końcu święta taki tytuł będzie nosiła pastorałka, która się pojawi. A do rozmowy wracamy za kilka chwil. Radio Leliwa. Nisko, stalowa wola, 93,5 FM.
nocy i kolęd wszędzie słychać głos. Mikołaj ciężko spracowany, gwiazdka przebija się przez mrok. Choinka pachnie już od rana, w kominku dawno trzeszczą dwa. O kuchni krząta się już mama, Wigilię zacząć chyba czas. Oto w końcu mamy święta, najpiękniejszy dla nas czas. Każda buzia uśmiechnięta, znów się Pan narodził w nas. Bo to dziś już mamy święta, życzeń i prezentów moc. Żadnych złych chwil nie pamiętasz, bo to jest magiczna noc. I pół minuty po godzinie 16. Po raz kolejny serdecznie witamy na antenie Radia Leliwa Roberta. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że pastorałka się spodobała i że troszeczkę się świątecznie bardziej zrobiło. Tak, żywo się zrobiło. Fajnie, bardzo przyjemnie. W temacie pastorałek może pozostaniemy. Nagraliście 4 kolędy, ale z kim to już powiesz ty? Niedawno właśnie skończyliśmy taki projekt świąteczny z agencją Pomidzi Dance. Nagraliśmy 4 kolędy, 4 teledyski z zespołami Dance Project, Players, Ego i New X. Wolisz tworzyć z zespołami, czy jednak sam, jako Marvel? Nie ma jakiejś reguły. Była na planie teledysku, była fajna atmosfera, bo to są bardziej nawet już koledzy niż konkurencja, bo się spotykamy często na koncertach. Było rodzinnie, było śmiesznie, zabawnie, fajnie. Także miło wspominam ten czas. To teraz szybciutko przenosimy się do wakacji. W 2015 roku byłeś gdzieś na wakacjach z rodziną? Byliśmy nad morzem. Tylko mogę zdradzić, że przy okazji wyjazdu służbowego na koncerty nad morzem mieliśmy troszeczkę grania w tamtych stronach. Pojechaliśmy sobie tydzień wcześniej z rodzinką, Marvelobusem, i tam kurowaliśmy się, że tak powiem, w jodzie, czekając na sobotni koncert. Co możesz zaliczyć do większych sukcesów ubiegłego roku? Mogę się pochwalić, chcę się pochwalić, że zaczyna nasz zespół zostawać doceniany,
można tak powiedzieć, zdobyliśmy dwie nagrody, jedną za to całokształt działalności na festiwalu w Szydłowcu, no i dostaliśmy bardzo ważne dla mnie wyróżnienie na festiwalu w Mościbrodach. Graliśmy z takimi zespołami, obok takich zespołów jak Iwan Komarenko, Imperium i wiele, wiele innych. Jeśli chodzi o takie wielkie występy na festiwalach, to nie wszystko. Występowaliście również w telewizji? No tak, staramy się pokazywać się w telewizji również. Zostaliśmy zaproszeni do Polsatu, do programu Disco Polo Live z piosenką Zostań. Tam udzieliliśmy wywiadu. Fajnie, fajnie to też wspominam. Dodam jeszcze, że oprócz tego wcześniej jeszcze zostaliśmy, można powiedzieć, też docenieni, bo staliśmy artystą tygodnia, czyli przez cały tydzień byliśmy promowani w Disco Polo Music. Były puszczane nasze piosenki, były opowiadane różne historie z naszej, powiedzmy to w cudzysłowie, kariery, z naszych działań. Także bardzo miło nam z tego powodu. Myślę, że cudzysłów jest niepotrzebne. Ta kariera nabiera rozpędu. Dzięki programom, dzięki festiwalom jesteście rozpoznawalni bardziej? Czy jeszcze trafiają się ludzie, którzy jednak Marvel? Kto to? No, no wiadomo, że wszyscy nie będą znali Marvela, ale powiem tak, że no, zaczyna się robić coraz fajniej i wielu ludzi, nawet powiedzmy obcych czy tam nieznajomych, czasami podchodzi na jakichś imprezkach, ktoś tam mówi, widziałem was w telewizji, fajnie, gratuluję, podobało mi się, róbcie tak dalej i tak dalej. To są takie miłe słowa, które na pewno pomagają w tworzeniu dalszych piosenek. Jakieś twoje rady dla artystów disco polo, którzy stawiają pierwsze kroki w tej branży? Na pewno radziłbym wszystkim zespołom, które zaczynają, nie jestem jakimś tam ekspertem wielkim, ale na pewno bym radził nie poddawać się, bo czasami ktoś tam z zewnątrz może mówić, daj sobie spokój, to i tak nie wychodzi, albo coś takiego. Po prostu nie należy się poddawać. Jeżeli ktoś chce robić swoje, wiadomo, że początki są trudne, trzeba się starać, dużo pracy włożyć w to, ale zawsze jest praca, są efekty. Ta muzyka disco polo ma dwa kierunki. Jeden tradycyjny, którym między innymi zajmuje się zespół Graffiti z okolic Janowa Lubelskiego. Drugi uderzający w takie nowocześniejsze rytmy, między innymi właśnie Marvel, Powerplay, Sonic. Jak myślisz, w którym kierunku ta muzyka będzie podążać przez najbliższe lata? I czy, to ważne pytanie, bo to mnie zastanawia, czy to się tak skończy, jak kiedyś było bardzo, bardzo modne, nagle? No niestety takie są obawy i myślę, że coś w tym jest. Dużo właśnie się interesujemy losami tej muzyki, którą wykonujemy, wiadomo, czytamy, słuchamy opinii, jakieś tam portale, jakieś wypowiedzi pod filmami, komentarze i dużo jest takich głosów właśnie, że no niestety ta muzyka chyba troszeczkę za bardzo skręciła. Wiadomo, że nowocześniejsze brzmienia, ale to już powoli to już ten duch disco polo, mi się wydaje, się zatraca. Bardziej się to robi muzyka klubowa, jakaś techno, trans, coś takiego, takie elementy. To też ma swoich odbiorców, ale no ja bym na przykład był zadowolony, gdyby te elementy starego disco polo jednak zostały, bo to właśnie od tego się wszystko zaczęło. Klimat tych wszystkich teledysków, jak sobie przypomnę, jakie samochody tam jeszcze występowały. Fryzury, ubrania, to wszystko było jednak takie, no nie do podrobienia. W tej chwili właśnie to 80 do 90 piosenek disco polo pojawia się w sezonie, na miesiąc, nowości. Ile według ciebie z tego trafia do odbiorców? Nie wiem, ale tak jak rozmawiam z kolegami, życzę oczywiście wszystkim zespołom jak najlepiej, tylko że już w tym momencie, jak się wchodzi na jakiś portal czy jakiś kanał, to czasami, powiem szczerze, same nowości. Powiem szczerze, że już nawet nie ma czasu, żeby to wszystko przeżyć. Jakieś tam kilka taktów z ciekawości, jakiś tam zespół z okolicy na przykład można sobie zobaczyć, ale naprawdę jest tego tak dużo, że no wiadomo, że każdy znajdzie swoje miejsce. O tym decyduje publiczność, słuchacze, ale naprawdę jest tego dużo. Wy już jesteście ukierunkowani na jakiś konkretny nurt, czy jeszcze pracujecie nad odnalezieniem tej właściwej drogi, właściwego, może nie wiem, nie drogi, tylko barwy, rodzaju muzyki, która będzie królowała w waszym repertuarze?
My robimy swoje. Klasyczne disco polo z elementami troszeczkę nowszych brzmień, bitów, ale to jest cały czas disco polo. Tak jak robiliśmy, tak jak mówiłem, to jest to disco polo, nie wchodzimy w jakieś klimaty ostrzejsze, bo wiem, że to jest łatwo, też fajne. Łatwo się później zagubić. Tak, też lubię posłuchać takich klimatów czasami, też mi się podobają, ale to jednak to już nie jest disco polo, my jednak jesteśmy przy tym disco polo takim bardziej klasycznym. No. To na koniec wypada mi życzyć wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym roku. Przede wszystkim wesołych świąt w gronie rodzinnym, ale szczęśliwego nowego roku. No i dużo, dużo sukcesów. Oby był taki jak ten, albo lepszy. Dziękuję bardzo za życzenie, Piotrku. Oczywiście wszystkim słuchaczom również i tobie też życzę wesołych świąt, zdrowych, fajnych, pogodnych, ciepłych. No i cóż, pozdrawiam gorąco. I oczywiście do zobaczenia na koncertach, w naszym regionie przynajmniej. A dla was, moi drodzy, mam dwie płyty kompaktowe z autografem Roberta. Kto pierwszy, ten lepszy. 822, 4 trójki, kierunkowy 15. I pierwsze dwie osoby, które się do nas dodzwonią, otrzymają właśnie płytki.